Motywem przewodnim ubiegłorocznej odsłony wojewódzkiego przeglądu małych form teatralnych i muzycznych warsztatów terapii zajęciowej był czarny kot i pech. Na wszelki wypadek każdy z uczestników dostał czterolistną koniczynkę oraz mógł zaopatrzyć się w guzik. W tym roku odbyła się już 10. jubileuszowa edycja. Organizatorzy postanowili po raz kolejny zaskoczyć swoich gości i przygotować coś nietuzinkowego. Klub wojskowy zamienił się w piękny zamek, a gości witała królewska świta. Królowa Furia, początkowo niezbyt gościnna, po przyjęciu prezentów w postaci występów artystycznych zaprosiła wszystkich na tort. A po czym to poznała? Po tym, że inkasen jest brzydszy ode mnie. W takim razie zróbmy mu coś złego. Zdejmajcie się! Śmieszcie się byli! To nie ja, tylko ja inkasen zaletą mnie! Dzisiaj przyjmujemy gości po królewsku. Ja jestem królowa Furia, to znaczy już nie jestem Furia, bo tak pięknie występują, że moje serce się rozpłynęło. Już jestem dobrą królową, ale na początku nie wiedziałam, co tu się w ogóle dzieje. Całość prowadzili achmistrz Beata Ciechanowicz i ochmistrz Tomasz Siemiński. Dzisiaj jestem achmistrzem. To ten achmistrz musiał? Achmistrz generalnie robi bałagan na scenie, troszeczkę zamieszania, a z drugiej strony pilnuję, żeby wszystkie grupy na czas weszły na scenę, żeby to wszystko zgodnie z planem ruszyło. Powiedz mi, czy to jest kwestia odżywiania, żeby mieć taką głowę pełną pomysłu? To jest kwestia fryzjera. Odżywiania może nie, bo to jest kwestia towarzystwa, z którym się spotykam. Moje kochane koleżanki z pracy, które serdecznie pozdrawiam. Za przygotowanie całej oprawy przeglądu w głównej mierze zawsze odpowiedzialna jest właśnie Beata Ciechanowicz. Tomasz Siemiński z kolei również jako prowadzący związany jest z konkursem od wielu lat. Że ten stały element jest już na tyle stały, że właściwie no, nie mogę sobie wyobrazić, żeby mnie tutaj nie było. Więc nawet gdyby mnie chciały panie zamienić na lepszy, inny, młodszy model, to się tak łatwo nie dam. A jak wspominałem też kiedyś, to był zupełny przypadek. W 2004 roku pojawiłem się tutaj jako juror i zupełnie z biegu wszedłem na scenę, no bo musiałem zastąpić niedysponowanego prowadzącego. W związku z tym jestem tutaj i zauroczyli mnie widzowie, uczestnicy, aktorzy. Nie wspomnę już o organizatorach. Cały ten przegląd jest fenomenem wręcz, kontynuuje dyrektor w rozmowie, której całość można obejrzeć na krosno24.tv. To jest jedno z niewielu wydarzeń realizowanych w takiej formule i na takim poziomie, mogące zjednoczyć to środowisko osób niepełnosprawnych. Bo tych wydarzeń jest sporo w naszym województwie, ale to jest wyjątkowe i zawsze będzie wyjątkowe. Zdanie to podziela także Tomasz Miechowicz, radny miejski, ale także osoba współdziałająca przy wielu imprezach kulturalnych. Wskazuje on, co wyróżnia wykonawców. Różowienie policzków. To jest taki moment, w którym artysta wychodzi na scenę i nie wychodzi jak zawodowiec, który już tylko czeka na oklaski, wie, że jest dobry, wie, że jest wspaniały, tylko wciąż się zastanawia, czy ta trema go nie zabije. I w momencie, kiedy się kłania i słyszy oklaski, to jest to różowienie policzków. To jest powód, dla którego warto to oglądać, bo ta szczerość, która bije ze sceny, jest warta zobaczenia. Na żadnym innym festiwalu nie spotkałem się z takim poziomem dążenia do integracji, która się udaje i to jest niezwykle radosne, zauważa z kolei aktor Artur Belling. Tego rodzaju teatr, robiony przez grupy na przykład ze środowiskowych domów samopomocy, bardzo często pełni taką funkcję bardzo konkretną. Jest dla tych ludzi przede wszystkim formą fajnego, kreatywnego spędzania czasu i zmuszania jednak umysłu do pewnej dyscypliny. Oni muszą się temu podporządkować, stawiane są im pewne wymagania, bo często całe środowisko odpuszcza im po prostu różne rzeczy. Natomiast teatr stawia przed nimi wyzwania i oni te wyzwania podejmują, pokonują siebie. Przegląd był zwieńczeniem i ukoronowaniem działań artystycznych i kilkumiesięcznych przygotowań osób z niepełnosprawnością. Do udziału w przeglądzie zgłosiło się 19 placówek. Laureatami 10. edycji zostały grupy z WTZ w Kamieniu Wielkim, WTZ Winnica w Zielonej Górze, POF Integracja Filia w Gubinie oraz wokaliści. Monika Kubiak z WTZ w Międzyrzeczu, Maria Szulga z SDS w Międzyrzeczu oraz Piotr Grobys z WTZ w Świebodzinie.
Przegląd został zrealizowany w ramach projektu pod tytułem Nie rób scen, rób teatr przez Stowarzyszenie Synergia w partnerstwie z ERCAK w Zielonej Górze, Teatrem Rozrywki Trójkąt, 5. Kresowym Batalionem Saperów, 44. WOK i WTZ w Krośnie Odrzańskim. Na realizację projektu Stowarzyszenie Synergia pozyskało w ramach konkursów ofert prawie 70 tysięcy złotych.